Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu, bardzo miło mi, że tutaj jesteście, bardzo miło jest także Łukaszowi, ale jak już wiecie z ostatniego odcinka, na chwilę obecną troszeczkę ja mocniej przejmuję stery, jeśli chodzi o nasz kanał i o nasze vlogi. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim odcinkiem, jest mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że macie tyle pomysłów i tyle fajnych podpowiedzi na to, co mogłoby się dalej pojawiać na naszym kanale. Dziś zaczniemy od czegoś, co jest bardzo bliskie ostatnio mojemu sercu, a mianowicie od surfingu. Ten vlog będzie o surfingu, chcę Wam opowiedzieć, czym jest surfing, czym dla mnie jest surfing. No i mam nadzieję, że dowiecie się kilku ciekawych rzeczy. Zaczynamy! No dobra, zacznijmy od tego, czym właściwie jest surfing. Surfing to pływanie, a właściwie ślizganie się na desce, którą popycha czoło fali. Czyli to właśnie fala nadaje nam pęd, my wstajemy, łapiemy ją, no i mamy niesamowite ubawy, jeśli nam się uda. Surfing i vanlife są bardzo mocno ze sobą połączone, bo bardzo, bardzo wiele osób wybiera właśnie takie życie nie ze względu na samo podróżowanie, co ze względu na możliwość poruszania się od spotu do spotu, czyli od miejsca do miejsca, gdzie są fajne warunki i łapania fali właśnie na różnych plażach. To zjawisko szczególnie mocno popularne jest oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Australii, gdzie ten surfing jest bardzo mocno popularny. Moja przygoda z surfingiem, właściwie moje marzenia o surfingu zaczęły się dużo wcześniej niż zaczęliśmy vanlife. To było jakieś 8 lat temu, zanim jeszcze przeprowadziliśmy się do Anglii. Wraz z moją przyjaciółką poleciałyśmy na Florydę. I tam właśnie miałam okazję raz, że oglądać surferów na plażach, dwa, odwiedzić surferskie sklepy, zaznać troszeczkę tej kultury, co mnie bardzo mocno zafascynowało. No i zawsze marzyłam o tym, żeby spróbować surfingu. Mieliśmy już okazję robić to w zeszłym roku, mieliśmy dwie lekcje w zeszłym roku, ale dopiero w tym roku, kiedy zatrzymała nas pandemia, kiedy uniemożliwiła nam poruszanie się i swobodne podróżowanie, dopiero w tym roku znalazłam faktycznie czas na to, żeby wybrać się na lekcje i żeby móc poświęcić temu sportowi więcej czasu. Dzięki czemu no troszeczkę w końcu robię postępy. No i zajawiłam się bardzo, bardzo mocno. Muszę się Wam przyznać, że na początku towarzyszył mi oczywiście lęk. Bardzo bałam się tego, że utonę, bardzo się bałam tego, że zrobię sobie jakąś krzywdę, bałam się tego, że może być zimno, bałam się też, czy w ogóle jest sens jakby w to iść, czy mi się to za jakiś czas nie znudzi, czy to nie jest tylko jakaś chwilowa zajawka. Ale jak to w życiu bywa, doświadczenie pokazało, że nie ma się czego bać. Wiadomo, jakby dobrze, że ten lęk jest, bo przez to nie jestem takim kozakiem, jestem bardzo, bardzo ostrożna, mam olbrzymi szacunek do oceanu. Więc wiem, że nie ma opcji, żebym sobie coś zrobiła. Nie wypłynę za daleko, nie będę robiła rzeczy, które tak naprawdę nie umiem robić. Wszystko robię bardzo małymi kroczkami, ale to jest właśnie piękne. To jest chyba pierwsze takie doświadczenie, w którym nie mam takiego ciśnienia perfekcjonizmu. Zawsze gdzieś ten perfekcjonizm ze mnie wychodzi i ta chęć bycia no, jak najlepszą. A teraz mam tak, że nie mam ciśnienia, żeby robić szybkie postępy. Po prostu bardziej cieszę się tym, że to robię, że robię coś fajnego dla siebie, dla mojego ciała. Jakby rozwiewając wszystkie wątpliwości i pojawiające się najczęściej pytania, czy jest w wodzie zimno. Woda ma mniej więcej 17 stopni w tym momencie, oceaniczna. Temperatura powietrza bywa dzisiaj 12, więc nie jest ciepło. Jednak zakładamy taką piankę. To jest moja pianeczka. Ona jest zrobiona z takiego specjalnego materiału i to jest taka technologia, która przepuszcza troszeczkę wody do, jak już mam ją na sobie, tą piankę, ona troszeczkę wody wpuszcza do środka i tą wodę jakby zamyka tam, nie wypuszcza już jej i ta woda ogrzewa się od mojego ciała, dzięki czemu naprawdę jest ciepło. Jak długo się poruszam, jak długo pływam, jak długo coś się dzieje, to w tej piance jest mi naprawdę ciepło i zdarzyło mi się pływać w 10 stopniach Celsjusza. Ocean podobno miał wtedy 15 i nie było mi zimno. Jedyne, co było mi zimno, to były stopy, ale stopy także można okryć. Są takie specjalne butki, można nawet kupić rękawiczki, rękawiczki, czapkę, także można całemu się całkiem odizolować. Ja nie mam tych dodatkowych gadżetów, ale nie jest mi zimno. Często jest tak, że mam całą głowę mokrą, ale przez to, że tak naprawdę w tej wodzie cały czas się poruszam, zimno nie jest. Jeśli chodzi o to utopienie się i jakby zrobienie sobie krzywdy jakąś w wodzie,
praktycznie nie ma na to szans. Wiadomo, że no, mogą się zdarzyć takie wypadki, jednak jako beginner, jako osoba początkująca, na początku łapie tak zwane białe fale, czyli te fale, które już są załamane, które tworzy się tak zwany wash, czyli ta biała piana. Na początku pływa się tylko na tym i zazwyczaj ten wash tworzy się w takim miejscu, że woda sięga maksymalnie po pas, więc nie wchodzi się w ogóle głębiej do wody, przez co jest to bardzo bezpieczne. A jeśli chodzi o wypadki, no to zazwyczaj jest tak, że nawet jeśli z tej deski spadnę albo gdzieś się przewrócę, to wpadam do wody, więc ta woda niweluje te wszystkie jakieś możliwe urazy. Największym dla mnie strachem było to, co się stanie, jak mnie woda przykryje. No i miałam już parę razy taką sytuację, że gdzieś tam ta fala, jak ja płynęłam, mnie zmiotła, że zakotłowało mną, że byłam dłuższą chwilę pod tą wodą. Okazało się, że nie jest to takie straszne. Można się do tego przyzwyczajać, można sobie trenować też, na przykład pływając ze wstrzymanym oddechem, ale chyba największy strach jest w naszej głowie. I niedawno rozmawiałam z moją koleżanką, z Kasią z naszego vana. Ona opowiadała, ona już jest troszeczkę bardziej zaawansowana, wypływa trochę głębiej i zdarzyło jej się, że fala ją wręcz, jakby ta siła wciągnęła ją tam pod wodę. No i ona mówiła, że jedyne, co można zrobić, to się zrelaksować, bo prawda jest taka, że my wypłyniemy, bo pianka, ona też jest wyporna, przez co nie ma opcji, żebyśmy spadli gdzieś tam na dno. Ta pianka nas zawsze wyciąga na górę, więc mniej więcej tak się mówi, że maksymalnie pod tą wodą jest jakieś 10 sekund. To nie jest aż tak dużo, żebyśmy się udusili. Dlatego po prostu w tym wszystkim trzeba zachować spokój, ale z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że nie ma tych sytuacji aż tak wiele. Ja nie wychodzę głębiej w wodę, nie wchodzę na fale, które się czuję, że mogą być za duże, niekomfortowe, albo nawet jak jestem w wodzie i coś tam się dzieje, wystraszę się, wychodzę. Wszystko małymi krokami. I tak muszę powiedzieć, że jest to trudny sport. Jak to powiedział nasz nauczyciel, Leonard, jest to sport, którego boisko zmienia się za każdym razem, kiedy na nie wychodzimy. Kiedy warunki są za każdym razem całkowicie inne, więc nie możemy nauczyć się go w prosty, łatwy i szybki sposób. Jednak jest w tym sporcie coś niesamowitego, coś, co nie pozwala przestać, kiedy się już zacznie. Wiecie, jednak surfing to nie tylko sport. Dla mnie jest to coś o wiele, wiele więcej.
Bardzo przypomina mi medytację. Gdy wchodzę do wody, kiedy wchodzę do oceanu, przestaje się wszystko liczyć i nagle mój umysł przechodzi w jakiś inny stan skupienia. Nie liczą się problemy, które zostawiłam na lądzie. Liczy się tylko to, żeby stanąć na desce, żeby złapać falę i żeby cieszyć się tą chwilą. Co więcej, kontakt z oceanem jest bardzo ożywczy. Za każdym razem ocean jest inny. Za każdym razem mam wrażenie, że jest on żywym organizmem, że oddycha. Bo zmieniają się pływy, zmieniają się fale, a wokół niego skupione jest bardzo wiele, wiele życia. Często mogę obserwować ryby, które płyną w fali. Nieraz widzę pikujące mewy albo inne ptaki, które właśnie polują na jakąś zdobycz. Nie mówiąc już o roślinach, muszlach i wszystkim tym, co wyrzuca ocean na powierzchnię, na plażę. Surfing też bardzo wiele uczy. Przede wszystkim w chwilach, kiedy było ciężko przez pandemię, kiedy jakby to całe nasze podróżowanie trochę straciło sens, surfing na powrót nadał sens naszej podróży i naszemu byciu właśnie tutaj w Portugalii. W jednym z odcinków mówiłam także o tym, że van life niesie ze sobą pewne takie niebezpieczeństwo, że można bardzo łatwo stracić poczucie czasu i wstawać bardzo późno i ten dzień na luzie tak przejdzie cały i nic właściwie można nie robić w tym czasie. A surfing staje się taką osią, wokół której kręci się nasz dzień. I teraz często jest tak, że właśnie planujemy dzień pod pływy, pod warunek, kiedy będzie można właśnie pływać. Co więcej, surfing uczy także olbrzymiej pokory. Za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że już super mi idzie, że już jestem mistrzem, już łapię zielone fale, już kupuję nową deskę, za chwilę przychodzi fala, która totalnie mnie zmiata z deski i przypomina o tym, że wcale nie jestem w tym taka dobra i uczy tego, że po prostu trzeba zacząć od nowa. Surfing uczy też poczucia humoru, bo jeśli się zbyt poważnie do tego podchodzi, to staje się po prostu zbyt trudny. I surfing uczy też tego, żeby się nie poddawać. Bo za każdym razem, kiedy właśnie jest ciężko, wiem, że jutro mogę wrócić i zacząć od nowa. Surfing też daje bardzo dużo naszemu ciału, mojemu ciału. I widzę, że jest ono coraz lepszym, w lepszej formie, jest ono silniejsze, jest ono sprawniejsze. No i oczywiście surfing daje też niesamowitą dawkę dopaminy i tych wszystkich chemicznych substancji, które sprawiają, że potem czujemy się bardzo dobrze. Czy są jakieś minusy? No bywa ciężko, bywa boleśnie. Niewygodne jest zakładanie pianki, ściąganie jej, szczególnie kiedy jest już chłodno i robi się zimno. Ale to są tak małe i nieistotne rzeczy, że nawet się o nich nie myśli. Za każdym razem, kiedy wychodzi się z wody, już myślę o tym, kiedy będę mogła tam wrócić ponownie. Na koniec chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność, za to, że dzisiaj oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę albo serduszko. Dajcie znak, że byliście. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcielibyście nam coś napisać, zostawcie komentarz. Bardzo mocno Was pozdrawiam, ściskam. Łukasz także. Trzymajcie się. Thank you.